chciałam być dziennikarką. Plany się zmieniły, jak to już zostało powiedziane, trafiłam do cyrku. Został mi za to zwyczaj codziennej prasówki. I kilka miesięcy temu, w trakcie kampanii wyborczej, przeczytałam artykuł właśnie komentujący temat debaty przedwyborczej. I w artykule na 6 akapitów w 5 pojawiło się zestawienie polityki i cyrku. Cyrkowa szmira, ja tutaj wybrałam te najlepsze z kawałki, najbardziej soczyste, już abstrahując od tego, że na 5 akapitów 6 porównania cyrk, polityka, można by się zdziwić co do doboru porównań pana dziennikarza, ale no, jednak coś nam to mówi o autorze, tak? Można by powiedzieć, miał trudne doświadczenie w dzieciństwie z cyrkiem. Może jest cyrkofobem, ale sprawdziłam też w internecie, jak to wygląda, można powiedzieć, w całym społeczeństwie. Jest taki serwis internetowy, gdzie wyświetla się synonimy do wpisanych haseł, które są zbierane, przygotowywane przez internautów. To nie jest słownikowy zestaw synonimów, tylko wybierają je internauci. Afera, awantura na 14 fajerek, bonanza, całkiem jedno z moich ulubionych, draka, drwiny, dziwowisko. Trudno wśród tych synonimów szukać hasła sztuka, prawda? No, ewidentnie cyrk to nie jest coś wielkiego, wyjątkowego. Więc zobaczmy, jak to jest z tym cyrkiem, czy jest naprawdę tak źle. Thank you.
tyle na temat cyrkowej szmiry. Ja bym mogła takich filmików pokazać więcej, to nie jest tak, że to jest jedyny, który jest inny od typowego skojarzenia z cyrkiem. Tylko że organizatorzy, myślę, nie chcieliby tutaj spędzić nocy filmowej, cyrkowej, tylko jest inny plan wobec tego, więc zostaniemy na tym filmie. Ale muszę powiedzieć, że ten stereotyp cyrku w Polsce jest tak silny, że jest bardzo duże grono osób, które przestało używać słowa cyrk, żeby opisać swoją działalność, więc mamy mnóstwo grup teatralno-akrobatyczno-tanecznych na przykład, żeby przypadkiem nie podsunąć słowa cyrk, bo się okaże, że nie dostaniemy dofinansowania, że nikt nie przyjdzie, że, bo to jest obciach. Uwierzcie mi, cyrk to nie jest obciach i pojawia się coraz częściej, jest coraz bardziej obecny, na przykład na rozdaniu Oscara, przygotowane przez Cirque du Soleil, jest zawsze ogromne widowisko. Na bankiecie po rozdaniu Nagród Nobla również było przygotowane widowisko cyrkowe. Co roku cała śmietanka towarzyska Paryża pojawia się na festiwalu Cirque du Domain. Zresztą w styczniu jest festiwal, możecie jeszcze kupić bilety, bardzo polecam, jest naprawdę śmietanka całego cyrku. To nie jest obciach i sztuka cyrkowa moim zdaniem ma niesamowitą nośność i pewną przewagę nad innymi rodzajami sztuki. To nie znaczy, że któraś jest gorsza czy lepsza, ale cyrk transportuje emocje i myśli bez używania języka narodowego. On jest automatycznie międzynarodowy. I myślę, że jak się zobaczy kilka spektakli, to jest to wtedy bardzo zrozumiałe rzeczywiście, na czym ta nośność polega cyrku. Ale jest też inny cyrk, właśnie, który ja poznałam wyjeżdżając chyba na Europejską Konwencję Żonglerską po raz pierwszy. To było takie zderzenie w 2008 roku. I to spotkanie zmieniło moje życie. Tu się śmiałam, bo poprzedni prelegent też skończył filozofię i też mówił o tym, że pasja zmieniła jego życie. Też skończyłam filozofię i też ten moment odwiedzin konwencji żonglerskiej, to było automatycznie, to była ogromna zmiana w moim życiu. To brzmi trochę dramatycznie, ale rzeczywiście tak było. Dlaczego pokochałam cyrk? Bo cyrk jest dla każdego. Cyrk to nie są tylko hipisi, którym się nam czasem mamy taki obraz, że chodzą boso, jeżdżą na stopa po Europie albo po całym świecie, no i żonglują, tak? Nie tylko hipisi, chociaż owszem też. To nie tylko szkoły cyrkowe i artyści, którzy mają dyplomy. To nie tylko młodzi ludzie. Na naszej konwencji najstarszym uczestnikiem była 70-latka. Są osoby jeszcze starsze żonglujące. Najmłodsi żonglujący są około czterolatkowie, pięciolatkowie, co frustruje tym bardziej, jak się widzi, jak iloma piłkami żongluje. Byłam świadkiem takiego spektaklu, kiedy na scenie żonglował pięcioletni chłopiec siedmioma piłkami i ktoś z tłumu krzyknął: ja żongluję dłużej niż ty żyjesz i nie potrafię robić tego, to jest naprawdę czasem potrafi być frustrujące. Niemniej takie talenty też się zdarzają. Cyrk to jest wyzwanie. Cyrk jest złożony z wyzwań. Tylko pozornie lubimy to, co jest proste. Normalnego człowieka motywuje coś, co nie jest banalne, co stanowi wyzwanie, ale jest osiągalne. I w cyrku się ciągle to pojawia. Nie ma sztucznych rzeczy, tam nie ma ognia, który nie parzy. Te wszystkie rekwizyty, które są używane w cyrku, one realnie tworzą formę niebezpieczeństwa, tak? Jeżeli zrobię coś nie tak, mogę siebie skrzywdzić w jakiś sposób, tak? To też jest pewne wyzwanie, żeby zapewnić sobie środki bezpieczeństwa, żeby nauczyć się tego odpowiednio, ale to też daje ogromną satysfakcję, jeżeli ja się tego nauczę. Cyrk to też jest ogromna liczba możliwości. Jest bardzo dużo dyscyplin cyrkowych, takich jak akrobatyka, żonglerka, ekwilibrystyka, klaunada, tak? To znane dziedziny, ale też jest ogromna liczba
stopni zaawansowania. Mogę być mistrzem z 3 piłkami, ale będę się uczyła 4, czy idąc dalej, 5 passingu, czyli wymiany piłek z innymi partnerami żonglerskimi. Jest ciągle przestrzeń rozwoju, która właściwie nie pozwala mi się nudzić. No właśnie, zobaczmy, jak wygląda cyrk współczesny. To są zdjęcia z sali gimnastycznej, z naszych lubelskich treningów i żadna z tych osób nie jest profesjonalnym artystą cyrkowym, to są osoby występujące, żadna z tych osób nie skończyła szkoły cyrkowej. To znaczy wy też możecie się tego nauczyć. Każdy i każda z was jesteście w stanie nauczyć się 3, 5 piłek, to jest możliwe. Co daje cyrk? Bo oprócz tego, że daje niezwykłą satysfakcję z tego, że się zabawy, po prostu to jest niezwykła radość, tak jak widzieliście na tym filmie, wszystkie osoby są uśmiechnięte, bo to jest po prostu zabawa. Mogłabym wam mówić o nowych połączeniach międzykomórkowych w mózgu, o tym, że obie półkule wykorzystujemy bardziej, nagle zaczynają ze sobą współpracować, o tym, że poprawia się nasza kondycja, czyli po prostu napięcie mięśni. Mogłabym wam mówić, że będziecie lepszymi kierowcami albo będziecie czytać szybciej, bo poprawia się pole widzenia i że przestaną się tłuc szklanki w domu, bo automatycznie wszystko łapiecie. Ja już naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz u nas w domu się coś zbiło, bo to automatyczny refleks i poprawa koordynacji. Ale zamiast tego powiem wam, że cyrk pomaga spełniać marzenia. Pierwsza rzecz, cyrk uczy, że nie chodzi w pierwszej kolejności o talent. Chodzi o cierpliwość, czas i pracę. Nigdy nie dajemy osobom, które do nas przychodzą, 3 piłek od razu i masz żongluj. Po prostu to jest proces, tak? Te piłki będą spadały, to jest naturalne. Nawet jeden z moich kolegów mówi, że żonglowanie to nie jest wyrzucanie piłek w górę. Żonglowanie to jest podejmowanie ich z ziemi. I na tym polega właśnie trening cyrkowy. Cyrk daje też pewność siebie, a właściwie takie poczucie własnej wartości. Pracuję często metodą pedagogiki cyrku z dzieciakami z trudnych miejsc. Czasem z uchodźcami, czasem z dzieciakami po prostu, które mają mniejsze szanse. Albo bardzo często spotyka się osoby, którym ktoś powiedział, że one się do czegoś nie nadają. I te osoby w to wierzą, ale w momencie, kiedy nauczą się żonglować,
coś, co dla nich było zupełnie przedtem nierealne. No jak to żonglować? To robią osoby w telewizji albo w cyrku właśnie, widziały gdzieś tam pokaz. Ja to nie, ja mam dwie lewe ręce. Właściwie mogę wam powiedzieć, że 80% osób, które spotykam, które przychodzą na warsztaty, mówią, że nie, ja to się nie nadaję, przyszedłem popatrzeć, bo ja nie umiem, ja się tego nie nauczę. Jeżeli taka osoba nauczy się żonglować, czy wszystkich innych sztuk cyrkowych, nagle się okazuje, że mogę wszystko zrobić w tam w życiu. Cyrk buduje też szacunek i zaufanie w grupie. Jak już mówiłam na początku, cyrk jest z natury międzynarodowy. Właściwie nikt na konwencji się nie pyta, konwencji żonglerskiej, na takim spotkaniu, festiwalu żonglerskim, z jakiego jesteś kraju, w jakim języku mówisz. Ważniejsze są, naucz mnie tego triku, pokaż mi, jak to się robi. I to zaufanie w grupie. Pozwolić, żeby ktoś mnie poprowadził, żeby ktoś trzymał mnie na przykład w jakiejś pozycji akrobatycznej i z drugiej strony ja muszę stworzyć takie warunki, żeby ta druga osoba czuła do mnie zaufanie. To jest niesamowicie ważna sprawa i dziesięciolatki, dwunastolatki, które do nas przychodzą na zajęcia, które chętnie by się powygłupiały, ale wiecie, jak one czują odpowiedzialność, kiedy budują piramidę i wiedzą, że ta osoba na szczycie zależy teraz, jej bezpieczeństwo zależy od tego, co one zrobią na dole. I to niesamowicie wzmacnia taką postawę, że ja teraz jestem za nią odpowiedzialna. Analiza błędów i problemów. Żonglowanie to jest, tak jak mówiłam, proces. I nie dajemy od razu pięciu piłek do żonglowania, uczymy się kolejnych kroków. Jeżeli zauważę, że przy żonglowaniu pięcioma piłkami trzecia piłka leci mi za bardzo do przodu, muszę się zastanowić, co zrobić, żeby to poprawić. I tak samo, tą samą umiejętność mogę przenieść później na tak zwane normalne życie, do uczenia się fizyki, chemii, obsługi drona. Bo jeżeli dostanę wszystko na raz, nagle się okazuje, że to jest bardzo skomplikowana rzecz. Jeżeli rozłożę to tak samo jak kroki w nauce żonglowania, jestem w stanie to osiągnąć. Zarządzanie ryzykiem. Tak jak już też mówiłam, cyrk jest złożony z ryzyk. To fajne, bo my lubimy trochę takich emocji, nie? Jak coś się dzieje. Dzieciaki z trudnych środowisk w wielu badaniach wskazują, że uczestnictwo w cyrku daje im takiego kopa właśnie energetycznego, emocjonalnego, że one nie potrzebują narkotyków. Że cyrk jest lepszy, bo jeszcze nie mają żadnych efektów ubocznych, tak? Albo po alkoholu, że kaca. Cyrk jest fajniejszy. I poza tym taki amerykański pedagog cyrku stwierdził, że wiele organizacji zajmujących się ubezpieczeniem powinny fundować właściwie cyrkowe grupy młodzieżowe, bo to uczy po pierwsze dorosłych, którzy nie są niezdarni, a po drugie uczy podejmowania ryzyka sensownego, bo każdy uczestnik warsztatów cyrkowych jest w stanie zapewnić sobie, wie jak zapewnić bezpieczeństwo, że ja nie robię jakiejkolwiek głupoty, ja mogę podjąć coś, co jest trudne, co jest ryzykowne, ale wiem, że na przykład chodząc po slaku na wysokości 20 metrów należy się odpowiednio przypiąć. Jak to zrobić sensownie? Nie tak, że byle jak, tylko że na przykład są odpowiednie treningi do tego, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo. Cyrk poza tym daje możliwość nawiązywania ciekawych znajomości. Mało kto zapomni osobę, która żongluje na imprezie, także jesteście w stanie sobie po prostu zapisać się w pamięć wszystkim naokoło. I moim zdaniem ten właśnie zestaw daje siłę, żeby spełniać marzenia. Ja spełniłam swoje marzenia i mam nadzieję, że czy oczywiście wyznaczam sobie cały czas kolejne cyrkowe marzenia. Mam nadzieję, że wy też nauczycie się żonglować i zaczniecie spełniać swoje marzenia. Zapraszamy do nas na treningi żonglowania i innych sztuk cyrkowych. Kto chce zobaczyć cyrkową sztukę na poziomie, to już za tydzień mamy warietę Fundacji Sztukmistrze w Radiu Lublin. Zapraszam serdecznie. A tymczasem osoba też, którą poznałam dzięki żonglowaniu, taka niespodzianka,
Jakub Szwed, Fundacja Sztukmistrz.